Od kiedy? Takie, że jest dziura i po prostu ja już nie jestem w stanie tego otworzyć. Słuchaj, właściwie to ja chciałem się dowiedzieć, jak powstał u ciebie ten znak, bo ty gdzieś masz jakiś znak, tak? Bo mam, słuchaj, mam teraz taką piękną bliznę, bardzo wyraźną zresztą. No ale ty nie odczuwałaś nic zewnętrznego, nie działo się na przykład nic dziwnego w domu, czy coś w tym stylu? Ja rozumiem. Odrysowany cyrklem, no tego nie można ani odcisnąć, ani nie mogłam zerwać po prostu tego sama. No po prostu nie mogłam. Czy ten znak u ciebie się dalej utrzymuje? To znaczy, że to zszedł trupek i jest piękna blizna. Czy ty zrobiłaś tego zdjęcia? Tak. Możesz mi te zdjęcia przesłać? Przecież młody sobie przesłał te zdjęcia, Marek. Nie, ja nie otrzymałem nic. No. Mój facet przypomniał sobie, że ma koleżankę z Wrocławia, która dzisiaj zajmuje się tymi rzeczami. Wyobraź sobie, że my jedziemy jutro do egzorcysty. Ja, to jest ten zdjęciu, co zostawiłeś? Ja, ale dobra, ale powiedz mi, co te osoby mówiły, czy mi w ogóle, ale od czego zależy to, że na przykład, nie wiem, to ja akurat. Słuchaj, rzecz polega na tym, że oni sobie sami wybierają daną osobę. I tutaj u ciebie egzorcyzmy jak naj... możesz to sobie przeprowadzić, ale to nic, to znaczy ogólnie to nic nie da. Tam możesz sobie pójść do kościółka, pomodlić się. Jakich kobiet? Czy one są w jakiś sposób do siebie podobne? O co chodzi w ogóle z tymi kobietami? Przecież jest miliony kobiet, dlaczego akurat do mnie? No bo tak, słuchaj, a jak ktoś gra w totolotka i jedna osoba na ile wygrywa i tak samo może sobie powiedzieć, a dlaczego ja wygrałem? No taki traf. Czuwałaś na przykład w narządach rodnych jakiegoś dyskomfortu, czy coś w tym stylu, potem jakieś zaburzenia miesiączki, czy... Słuchaj, odczuwałam, ale wiesz co, paradoks jest taki, że ja miałam wcześniej laparoskopowe usuwanie guzków jajników, wiesz? Dwie doby wcześniej. Ale przyznaję, że jeszcze przed tym miałam generalnie zaburzenia miesiączki. Jeszcze przed tym faktem, przed tym laparoskopem. To był parę. Aha, w ten sposób. Ja pierdzielę, tak. Myślę, że warto by się badać. Tak, oczywiście. A kiedy ten znak u ciebie powstał? Jak dawno temu? Kurczę, no w ubiegły wtorek. No to już najlepiej USG, jak pójdziesz prywatnie, tylko... No. No ale słuchaj, nie, ale powiem ci od razu, to jest bezpieczne, żadnej kobiecie jeszcze przy tym się żadna krzywda nie stała, oprócz jak gdyby takiej psychicznego urazu, ale jak ty niczego nie pamiętasz, no to bardzo dobrze. No to już wiele razy przecież były zaniki, gdzie jest medycznie udokumentowane, że kobietom ginęły płody. Ja pierdolę. No. Tylko pamiętaj, z nikim, kto się na tym nie zna, nie rozmawia, bo ludzie mogą cię urazić, będą cię mieli, wiesz, za jakąś tak. Ale z moim padetem muszę, bo on jest tam współświadkiem tego, wiesz, i on dał numer do Adony i dzięki temu mam kontakt z tobą. Tak, tak, i słuchaj, żeby też za dużo na forum z tym nie wychodziła. Dobrze.
Będziemy w kontakcie, dobrze? Jeszcze cię na pewno się z tobą kontaktuję. No hej, jak tam? Halo, no hej, to byłam tu USG-em, nic nie wykryto, na szczęście. Ale ty dzisiaj już robiłaś tu USG? Tak, ale mam, się... mamy USG, zdjęcie, wszystko. Aha, ale się pośpieszyłaś trochę, ja chciałem odczekać tak, jeszcze. Wiem, że chciałeś odczekać, no słuchaj, mogę też służyć, tylko po prostu wiesz, wiesz co, no ustaliliśmy, bo, że to się stało 23, tak? 22 listopada w nocy. Czyli nie, 22 listopada w nocy. A czy byłaś w domu wtedy? Słucham? Byłaś w domu wtedy? To w domu było, tak? Tak, byłam wtedy w domu, tak. Słuchaj, mój mail do was doszedł i macie te zdjęcia. Widzieliście to? Chciałem się zapytać, czy mój mail... Witaj, Wiku. No, słuchaj, chciałem się zapytać, czy mój mail doszedł. Z którego zostały do mnie zdjęcia wysłane i tam jest, ale to sobie później zobaczycie, bo ja myślałem, że już żeście oglądali to. No właśnie nie. No i że jak zadzwonię, to już wiesz, sprawa będzie wiadoma i wyjaśniona, nie? No właśnie, właśnie sprawy w tej chwili. Ja ostatnio... Co za informacje? Ja ostatnio, no to tam będziesz miał, ja tutaj mówiłem, wiesz, to jest nie na tyle złożone, co może dziwnie, ludzie to dziwnie mogą odebrać, ci, którzy się zetknęli z problemem po raz pierwszy, ale... Sytuacja jest już wiadoma, bo to się dzieje już, pierwsze przypadki były rejestrowane w latach 60. Nie wiem, czy wcześniej... No wcześniej... To, że gdzieś tam, kurwa, gdzieś obce są, to jest oczywista sprawa, no i to... No, ale słuchaj, w tym roku w Polsce to jest już szósty przypadek, który ja znam. Okej. To już jest szósty przypadek i tam wysłałem ci zdjęcia porównawcze tutaj osoby z Wrocławia, która też została oznaczona. Tylko ja ci... No tak, oczywiście, wiesz, ale to tutaj, jeżeli chodzi o wpływ, to tu by trzeba było dopiero zbadać wpływ poprzez hipnozę, użycie hipnozy. Podczas hipnozy wszystko wyjdzie. Wszystko to, co nie pamiętała wtedy z tej nocy, to wszystko wyjdzie na jaw i będzie pamiętać. Bo oni stosują taką jakby blokadę umysłu i dopiero hipnoza pozwala jak gdyby odblokować. Ja ci tam wysłałem wykład profesora Harvardu, Johna Mecka, który zbadał kilka tysięcy kobiet i na konferencji na Uniwersytecie Harvarda, na konferencji prasowej właśnie mówi o tym, o wynikach tych badań, bo tam się tysiące kobiet do niego zgłaszało. No. Tylko że to coś jest tak sprytne, że my nie jesteśmy w stanie, już ci powiem od razu, tego kontrolować. My możemy tylko szczątkowo cokolwiek, wiesz, wyciągnąć z tego, jakieś tam szczątkowe informacje poprzez użycie... Chodzi tylko o to, czy wiesz, to ma wpływ na późniejsze jakieś życie, tak? To znaczy... Ci ludzie, którzy pamiętali więcej, którzy zapamiętywali jakieś szczegóły, czy coś w tym stylu, to może tak, to zależy od osoby, danej psychiki. Ale jak ty sobie wyobrażasz na przykład takiej sytuacji, że ty nie wiesz, kiedy dojdzie na przykład do kolejnego incydentu, czy coś się wydarzy, a wy nawet o tym nie będziecie wiedzieć. I tu jest problem właśnie, w tym jest problem. No, bo przeważnie ludzie raz już naznaczeni, to są po prostu jak gdyby przez całe życie, nie wiem, pilnowani, dozorowani do jakiegoś celu, dla jakichś tam innych potrzeb, które oni używają, już wiadomo. No i tutaj po prostu ja nie chcę, wiesz, kogoś przekonywać na wiarę, no bo wierzyć to można w różne rzeczy. Ja tylko mówię o tym, na co wskazują niezbite dowody. Na kierunek dowodów i wykonanych badań w tym kierunku. Tak. No ale wy ogólnie nie odczuliście jakiegoś tam oddziaływania na siebie, ani w domu się nic takiego nie działa, prawda? Dopiero jak się spotkaliśmy po 10 dniach, już mnie to zaciekawiło, zacząłem szukać gdzieś tam w internecie jakieś tam informacje. No jak na tą chwilę, no raczej nie, no. To żona mówi, że ma jakieś tam problemy z pamięcią. Takie minimalne, gdzieś tam zauważa, że może sporo, ale to mi się daje efekt rozkojarzenia może bardziej.
Nie, nie, to jest, nie sądzę, żeby to był przypadkowy syndrom. Kobieta tutaj właśnie z okolic Wrocławia ma dokładnie to samo. Z tym, że u niej jeszcze w domu zaczyna wysiadać z niewytłumaczalnych powodów elektronika. Wiesz? Psują się różne rzeczy w domu. Ona ostatnio mi właśnie mówiła, że ma bardzo silne zawroty głowy i też tak samo nie wie od czego. Także ja nie, słuchaj, tam by trzeba było sprawdzić, na przykład w takich przypadkach trzeba było sprawdzić dokładnie dom, czy tam zostały jakieś, wiesz, ślady jakiegokolwiek promieniowania, porobić odczyty licznikiem Geigera, innymi licznikami. My takim sprzętem, gdyby coś dysponujemy, nawet jesteśmy w stanie wykryć, jeżeli człowiek jest zaimplantowany i tam się odbywa jakiś odbiór nadawczy fal, czy odbiorczy, to jesteśmy, bez problemu jesteśmy w stanie to wykryć. Włączasz taki detektor i w ciągu 10 sekund masz odczyt. I nie trzeba nawet do ciała przykładać. On ma taką antenę specjalnej konstrukcji. No, u nas tego... Bardzo dobrze, teraz się w stronę zgadzacie. No wiesz, możemy pokryć koszty dojazdu ewentualnie, także no, jeżeli byłbyś w stanie przyjechać, to nie ma problemu, tak? I są dokładnie... No są... Są dokładnie... U mnie na ciele jakieś tam siniaki też się pojawiły. No nie wiemy dokładnie, czy to tego, czy nie od tego. Nie, nie, ona miała jakieś siniaki, tak jakby, wiesz, tak jakby się gdzieś uderzyła po prostu. Nie wiadomo, czy to... Tak, albo jak ją transportowali w nocy raczej chyba, co? Może. No. Może. I do tej pory coś tam poczytałem. Widziałem na internecie taki filmik, facet tam nie do wiary. Nie uwierzysz, nie do wiary, coś takiego jest na YouTube. Tak. No, znam go. Próbowałem się tam kontaktować przez Facebooka, ale nie odpowiedział jeszcze. Mhm. No, ale no, on to samo mówi, co ty, nie? Mniej więcej, także... Prawie, że od lat władze państw, czy to w Stanach, czy w Polsce, czy w Rosji, no wiedzą o tym, tak? Niejednokrotnie przypadki gdzieś tam rozpoznaje, gdzieś tam ciekawiło może trochę i tak dalej. Ja wiem, że takie rzeczy są gdzieś tam, jako kurwa... Jestem akurat musiał, kurwa, na to spotkać, no. Nie wiem, przynajmniej ten temat, czy byście mogli przyjechać do tego mieszkania, zbadać i wtedy ewentualnie zbadać, czy ona ma coś w sobie, czy nie, jakiś tam chip, tak jak mówimy i tak dalej. My pokryjemy koszty tutaj dojazdu, jakiegoś tam ewentualnie noclegu, wyżywienia i tak dalej. Wiesz, ale mam takie pytanie jeszcze. Ja nie wiem, co ja ci mogę teraz powiedzieć i powiem jedno. Zostałaś oznaczona jak wiele osób dla jakiegoś powodu i ja staram się to po prostu zbadać, dla jakiego powodu. A możemy się tylko domyślać, że mogło to tak być. No, co można, słuchaj. Po pierwsze, trzeba by było tutaj użyć specjalnych procedur. To tak, pierwsza procedura to jest hipnoza, regressing. Cofnięcie się do tego czasu, gdzie szłaś spać wieczorem i wtedy wszystko wyszłoby na jaw. No. I... Wiesz co, ty mówiłeś o jakimś małżeństwu, a w ogóle jeszcze ważna rzecz, a propos hipnozy, ty mogłam się udać. Wydaje mi się, że chyba od tego trzeba zacząć. Tak, i słuchaj, na hipnozie to wyjdzie, ty nawet nie poczujesz, on cię zahipnotyzuje i ty się obudzisz i będziesz miała już swój głos nagrany na dyktafon. No, także... Dobrze, a rozumiem, że masz do niego namiary? Tak, oczywiście, ja mam do wszystkich namiary. Tak, i oczywiście tutaj, ale ty to bananie dzisiaj miałaś robione, tak? Tak, to USG miałam robione dzisiaj, to dosłownie 2 godziny temu. Mhm. Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz. Wstałaś tego dnia rano i nie zauważyłaś jeszcze tego, tak? Znaczy, wiesz co, ja przebudziłam się i od razu to zwróciłam uwagę. Jak się przebudziłaś? Tak, ja mam jeszcze bardzo jasne mieszkanie, także no gdzieś tam od razu zobaczyłam. Aha, i w którym to jest miejscu dokładnie? Od wewnętrznej strony na udzie, na lewym czy na prawym? Na lewym. Na lewym. Ja chciałem ci tylko powiedzieć, zwracaj na wszystkie szczegóły w domu uwagę. Coś się będzie psuło elektronicznego, czy coś, czy źle się poczujesz, czy coś. Od razu dzwoń do mnie, gdyby coś się działo. Dobra. Dobrze? Czyli może się coś dziać takiego, tak? No to znaczy jakieś tam objawy, ja mówię o objawach ubocznych po tym, że jakieś zawroty głowy, czy mdłości, czy coś się będzie w domu psuło. Bo jeżeli, słuchaj, jeżeli ty byłaś wizytowana, to kto wie, czy to od dzieciństwa się już nie dzieje, a ty nie jesteś w stanie, nie jesteś świadoma, bo jak gdyby jest stosowana tutaj blokada, którą trzeba odblokować. I jak ją odblokujemy... Czyli jest taka możliwość, że od dzieciństwa się to dzieje? Tak, no są takie przypadki, ale tutaj, no wiesz, ja nie mówię nic, dopóki hipnozy nie... No co ja mogę powiedzieć, Ania? No... Dobra, to zacznijmy od hipnozy, żebyśmy nie robili jakichś takich spekulacji, nie? No bo tak. Hipnoza ma być taką weryfikacją.
Tak, ale... Tak, ale ogólnie muszę ci powiedzieć, że nic ci tam nie grozi takiego, że coś się stanie. Nie, nie, absolutnie. Tutaj żadnego zagrożenia nie ma, tylko po prostu nieładnie jest tak, żeby wnikać w ingerencję w życie ludzi, na przykład nie informując ich o tym, albo że ludzie nie są w ogóle tego świadomi. I my staramy się temu przeciwdziałać. No, a jakby się coś działo, to świadomie tam sobie nawet możesz myśli wywoływać, jakbyś coś poczuła, dajcie mi spokój, dlaczego bez pozwolenia mnie tykacie, odczepcie się ode mnie, jakoś tak starać się przeciwstawiać im psychicznie, gdyby coś się zaczęło dziać. Jasne, no. Ja to ja rozumiem. No, no. Także, słuchaj, ja jestem... No i ciekawa sprawa. No, twój znak jest identyczny jak ten znak mojego kolegi, żony właśnie. Tylko, że... Mój znak jest identyczny ze znakiem tej babeczki. Tej z Wrocławia. Z Wrocławia. Nie. I to jest jeszcze inny przypadek. Nie pana Jacka. Nie. To jest jeszcze zupełnie inny przypadek. No, tylko... Identyczny, tak. Ona ma na piersi identyczny, ja na maila ci tam wysłałem i napisałem Wrocław. Tam piszę pod zdjęciem Wrocław. No to wtedy możemy myśleć, co dalej z tym robić. Dobrze, to wiesz co, tylko tak, proszę o ten kontakt do tego pana Schneidera. No. Powiem sobie tak, generalnie gdyby nie jego dociekania, nie rozmawialibyśmy teraz. Bo ja, wiesz mi, że ja sobie to zbagatelizowałam i bardziej stawiałam na demony, naprawdę. Nie, absolutnie. Także gdzieś wiesz, ja się skłaniałam ku temu i zbagatelizowałam to. Ja mam teraz bardzo piękną bliznę, wyrazistą. I w sumie, no nie wiem, dlaczego tak podeszłam do tego wdrążyć. Okej. Okay. Bo ja muszę powoli kończyć, bo będziemy na kolację. Także proszę o te namiary i ja sobie też jesteś w kontakcie. Gdy coś się działo, to bez ciebie wspomniałam. No ale tak, ja go na koniec zapytam, słuchaj, a tego ranka jak wstałaś, to dobrze się czułaś w sumie. Czułam się dobrze. A w którym, miejscu masz te siniaki? Słuchaj, siniaki mam na drugiej nodze, na boku i na ręce. Więc to ja naprawdę tak w żartach śmiałam się i mówię, że tak, musiał mi coś po prostu mocno trzymać. I tak to było wszystko tak bardzo, bardzo, bardzo racjonalne, bo sobie tam wiesz, wysnułam. Musiał mi trzymać jedną rękę za bok, za biodro i za rękę. Ale widzę, to jest taka spekulacja, ja to mówiłam w śmiechu, nie? Aha, i one są do tej pory widoczne? Jeden jest do tej pory widoczny. A powiedz mi, jak ten ślad, w jakim stopniu on jest widoczny? On jest bardzo widoczny teraz, czy już tak zanika? Znaczy, no to na tej drugiej nodze jest dosyć widoczny jeszcze. Bo on się potem robi biały i potrafi jeszcze tkwić przez pół roku. Tak, psina, się biały robi. On się biały robi, strupek zejdzie i on się taki, on się wybieli, zrobi się taki bielusieńki. Aha, ja mówię o tym znaku, o tej. Nie, ja już mam wielusieńki znak. No ale zobacz, że ten znak nie ma całości. On jest jakby od połowy i jego światło powoli z jednej strony jak gdyby wygasa. On był cały taki widoczny, czy on już jest w formie zaniku, te zdjęcia, co robiłaś? Nie, te zdjęcie było świeżo, te zdjęcia, które robiłam, to było świeżo po dwóch tygodniach. To, co Marek wyszło, to było po dwóch tygodniach. A które jest świeże, bo ja dostałem trzy. No to ja dostałem trzy na maila. No to są, to są te same zdjęcia w jednym czasie, tylko no robione po prostu, wiesz, z innym kątem. Czyli to są te zdjęcia, które od razu były robione, tak? Tak. A to trzecie, to czwarte, to jest już po dwóch tygodniach, tak? Tak. A to musiałaś mi wysłać, bo ja nie widziałem tego czwartego, tylko widziałem te trzy. To niedawno chyba maila wysłałaś. Jak z pracy przyszłaś? No ale to do mnie doszły też zdjęcia. Trzy dostałem od ciebie. A, do ciebie. Do mnie. Tylko słuchaj, tak, ja dostałem trzy zdjęcia. Dwa są podobne do siebie, a trzecie takie, to czyli to trzecie jest robione po dwóch tygodniach, tak? Tak, dokładnie. No i to się zrobi białe, strupek jak zejdzie, to wszystko już się ładnie wygładzi i to będzie w takiej formie zaniku, jeszcze biały taki ślad zostanie, nawet do pół roku się... Ja już mam białe, tak? Także to No ale, no, ale pieczenia żadnego nie odczuwałaś, tak? Dobra, bo słuchaj, bądźcie czujni, notujcie wszystko, zapamiętujcie godziny, co, o której się stało i ten, i będziemy to diagnozować i no doprowadzimy do zakończenia tego, szczęśliwego dobra, zakończenia. Także szczęśliwego, czekam na namiary. No, trzymaj się, hej, dzięki za telefon.